fajny okoń, naprawdę wersja medium runner to jest dobry okoniowy wobbler. W miejscu, w którym go zaciąłem, było około metra, więc wobbler dopiero wchodził do wody, ale 2-3 ruchy i spod liści pięknie wyjechał okonek na wobbler Gravity Twitch medium runner 9,5 cm. Pięknie. Twitching staje się coraz bardziej popularny. Być może ze względu na prostotę tej metody, być może ze względu na niesamowitą skuteczność, a na pewno dlatego, że łowienie tą metodą daje niesamowicie dużo frajdy. Nazywam się Rafał Mleczak i przedstawię Wam nasz najnowszy wobbler twitchingowy Gravity Twitch Medium Runner. Biorąc pod uwagę zamieszanie, jakie zrobiła na rynku przynęta Gravity Twitch Shallow Runner, nie musieliśmy długo czekać na nową odsłonę tego wspaniałego wobblera twitchingowego. Wobbler Medium Runner został stworzony do łowienia w nieco głębszych łowiskach, a przy czym ten wobbler wypełnia doskonale lukę w segmencie wobblerów twitchingowych, ponieważ mimo że łowimy nim głębiej, nie traci tej swojej wyjątkowej, kuszącej akcji. Pomimo tego, że przynęta Gravity Twitch Medium Runner została stworzona do nieco głębszej pracy, wobbler jest bardzo stabilny i nie traci swoich kuszących ruchów. Pięknie błyszczy podczas wykonywania drobniejszych lub dłuższych szarpnięć. Pokryty jest metaliczną powłoką, dzięki czemu refleksy świetlne, które wysyła ten wobbler, są naprawdę widoczne z dużych odległości. Wobbler Gravity Twitch MR występuje w dwóch wersjach, w dwóch rozmiarach. Mniejszym 8,3 cm i większym 9,5. Mniejszy 8,3 cm waży 10 gramów i jest to przynęta, która pracuje na głębokości pomiędzy 1,5 a 2, nawet ponad 2 metry. Większa wersja 9,5 cm waży 15 gramów i jest to przynęta, którą zejdziemy nawet do 3 metrów. Wszystko zależy od tego, jaką metodą będziemy prowadzić przynętę, a jaką mamy średnicę linki oraz jak dalekie będziemy wykonywać rzuty. Łowiąc wobblerem Gravity Twitch MR lubię wykonywać serię dłuższych, jednostajnych pociągnięć, przesunięć przynęty w toni z jednoczesnym jej zatrzymaniem. Ważne, aby po każdym przesunięciu kasować luz i mieć stały kontakt z przynętą. Dobrze też po takim przesunięciu wykonać delikatne szarpnięcie, podczas którego przynęta robi nieskoordynowany ruch i dać potem chwilę przerwy. Właśnie w tej pauzie bardzo często zdarza się atak. Lubię też prowadzić tą przynętę krótszymi, bardziej dynamicznymi skokami. Mimo że przynęta pracuje głębiej, bardzo dobrze można ją wprowadzić w agresywny, boczny skręt. Taki atak, taki ruch szczytówką trzyetapowy po takim pojedynczym przesunięciu również bardzo dobrze działa na szczupaki. Jak wspomniałem, twitching to zabawa i tylko od naszej wyobraźni zależy to, w jaki sposób poprowadzimy przynętę. Możemy prowadzić ją spokojniej, możemy to robić bardziej agresywnie. Tak naprawdę twitching lubi zabawę, lubi schematyczność, ale lubi też nieprzewidywalność. I to właśnie w tej metodzie jest najpiękniejsze. Wobbler Gravity Twitch MR to naprawdę wyjątkowa przynęta. Przekonajcie się o tym sami. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pamiętajcie o subskrypcji, nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, abyście nie przegapili kolejnych filmów i dajcie kciuk w górę.